Drodzy widzowie, witajcie w tym kolejnym, pięknym, majowym dniu. Stąd też dużo przyjemniej nagrywa mi się na balkonie niż na białej ścianie w mojej sypialni. Dzisiaj mam dla Was odcinek specjalny, a chciałbym go zacząć od małej anegdoty. Mam dobrego kolegę, którego spokojnie można nazwać człowiekiem z mema, któregoś dnia postanowił, żyjąc sobie w Warszawie, postanowił, że pierdzielnie to wszystko i wyjedzie w Bieszczady. Wjechał w te Bieszczady, ostatnio w kwietniu zaprosił mnie do siebie, więc postanowiłem go odwiedzić w jego małym, fajnym ośrodeczku blisko ukraińskiej granicy. Piękne miejsce, polecam wszystkim pojechać, zresetować się, generalnie Bieszczady. W każdym razie, siedząc już późnym wieczorem przy kieliszeczku pewnego przeźroczystego trunku, zaczęliśmy rozmawiać o tym, czym mój kolega Piotr w ogóle się zajmuje. Z pełną powagą, jaką można zachować po kilku głębszych, Piotr powiedział mi, że jest hipnotyzerem. Zajmuje się hipnoterapią. Znacie mnie już trochę, wiecie, że jestem sceptykiem. Postanowiłem więc zaprosić Piotra tym razem do siebie, tutaj na mój warszawski balkonik i zadać mu parę pytań na temat tego, czym ta hipnoza jest. Czy to jest rzeczywiście jakieś szamaństwo, czary, szarlataneria, czy możliwe, że coś się za tym kryje. Mam na ten temat trochę też własnych przemyśleń. Kiedyś troszeczkę tym tematem się interesowałem, ale myślę, że dajmy przemówić mojemu dzisiejszemu gościowi. Drodzy, oto mój stary, dobry, znajomy Piotr, który dzisiaj spróbuje nam opowiedzieć co nieco o hipnozie. Witaj, Piotrze. Witam Cię, Łukaszu. Witam Twoich drogich widzów. Widzów, tak. Widzów, subskrybentów. Tak, tak. Nowych tak, na kanale. Serdecznie. Piotr, hipnotyzerze, powiedz nam, co to w ogóle jest hipnoza? Czy to są jakieś czary? Czy to jest nauka? Drogi Łukaszu, drodzy widzowie, przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie na Twój wspaniały balkonik. Czym jest hipnoza? Czy są to czary? Czy jest to nauka? Myślę, że to jest dobre pytanie. Jest to dobre pytanie, ponieważ część osób faktycznie uważa hipnozę za czary. Mało tego, mam takie wrażenie, że część osób profesjonalnie zajmujących się hipnozą również uważa ją za jakieś nadprzyrodzone zjawisko. No właśnie, a co to oznacza profesjonalnie zajmować się hipnozą? Bo to jest, myślę, że ciekawe pytanie. W moim przypadku jest to zajmowanie się po prostu zarobkowe. Ja osobiście jestem hipnoterapeutą, raczej nie określam się jako hipnotyzer, bo brzmi to strasznie magicznie. Jak cyrkowiec bardziej. Tak, jak cyrkowiec bardziej. Hipnoterapia jest wykorzystaniem stanu hipnozy w terapii po prostu, czyli w pomaganiu osobom, które zmagają się z jakimiś problemami emocjonalnymi. Zostawiając jeszcze na razie kwestię, czy to działa i w jaki sposób działa, do tego spróbujemy wrócić za chwilę, to z jakimi problemami ludzie się zgłaszają i z jakimi przede wszystkim, nie wiem, Twoim zdaniem to zgłaszanie się ma sens? Nie wiem, hipnoterapia może rzeczywiście na jakie problemy odpowiedzieć, z jakimi sobie poradzić? I tutaj, Łukaszu, znowu wracamy do tematu czarów, ponieważ różne osoby zgłaszają się dosłownie wszelkimi problemami emocjonalno-duchowymi, nawet z dolegliwościami jakimiś cielesnymi. Słyszałem o prośbach typu, czy mógłby Pan sprawić, żebym miał więcej szczęścia w kartach bądź w innych formach hazardu? Natomiast w tej hipnoterapii, którą ja uprawiam zawodowo, klienci zgłaszają się do mnie i też przyjmuję takich klientów z takimi objawami jak różne zaburzenia nerwicowe, lękowe. Hipnoza jest również doskonałym narzędziem do pracy z bólem i z niektórymi zaburzeniami psychosomatycznymi, jak chociażby zespół jelita drażliwego bądź różne inne psychosomatyczne choroby. Tym, w czym ja się specjalizuję, to jest z kolei praca z trudną przeszłością, z trudnym dzieciństwem. To, co wymieniłeś, oczywiście brzmi bardzo ambitnie, fantastycznie, nawet jeżeli hipnoza nie pomaga, żeby mieć większe szczęście w kartach. No ale okej. W jaki sposób to w ogóle
działa, jaka jest podbudowa teoretyczna tego, żeby na przykład pomagać, nie wiem, z problemami z trudnego dzieciństwa, z jakimiś nerwicami, traumami, chorobami psychosomatycznymi. W jaki sposób? To jest dla mnie najciekawsze pytanie. No i tutaj na pytanie, jak to działa, wracamy do pytania, czym jest hipnoza. Otóż hipnoza w moim ujęciu jest po prostu stanem umysłu, w którym mamy zwiększoną sugestywność, zwiększony dostęp do naszych zasobów umysłu nieświadomego, do różnych mechanizmów, które nami rządzą. Jesteśmy w transie hipnotycznym ich bardziej świadomi. Mamy również dużo lepszy niż w takim normalnym czasie czuwania dostęp do emocji i wspomnień. To wszystko daje nam bardzo dużą łatwość w porównaniu do klasycznych form psychoterapii w dotarciu do źródła problemu i przepracowania go w po prostu technikami psychoterapeutycznymi. Dlatego podwaliny teoretyczne są podobne jak różne techniki, narzędzia, które się używa w różnych szkołach psychoterapii. Dlatego dzięki wykorzystaniu transu hipnotycznego, tego stanu umysłu, dzięki tej łatwości w docieraniu do wspomnień, emocji, mamy dużo łatwiejszą pracę i ta praca, mimo że często jest naprawdę intensywna i dotyka bardzo ciężkich wspomnień, emocji i te emocje faktycznie wychodzą z człowieka, daje nam naprawdę w wielu przypadkach zaskakująco szybkie i trwałe efekty. Ja generalnie jestem fanem terminu podświadomości, podświadomego. Tutaj często na kanale poruszałem wątki związane z tym, co gdzieś tam jest w nas. Ta teoria trochę wprowadzona przez Freuda, psychoanalityczna, tego, że istnieją w nas właśnie jakieś ukryte pragnienia, instynkty, emocje itd., itd. Jeżeli dobrze rozumiem, hipnoza ma ułatwić dostanie się do tego miejsca, jakby skontaktowanie się z tą podświadomością, wyciągnięcie z niej tego, co w niej siedzi. Tak? Popraw mnie, jeśli... Tak, dokładnie o to chodzi. Jeśli się mylę. Ale cały czas chyba nie łapię tego mechanizmu. Jestem strasznie ciekaw jakiejś, nie wiem, podbudowy może teoretycznej, racjonalnej, jakby jak to jest tłumaczone, nawet tak zdroworozsądkowo, że dlaczego to akurat działa, dlaczego akurat hipnoza umożliwia nam ten kontakt, to wejście, to spotkanie się z tym. Poprzez indukcję hipnotyczną, czyli odpowiednią metodę wprowadzania w stan transu. Indukcja to wprowadzanie. Tak, indukcja hipnotyczna to jest metoda wprowadzania w trans. Takich indukcji jest wiele, od bardzo długich, głębokich, starodawnych po błyskawiczne. Poprzez nie jesteśmy w stanie jakby ominąć tak zwaną funkcję krytyczną umysłu świadomego, czyli sprawić, żeby klient, z którym pracujemy, podążał faktycznie za wskazówkami, które mu dajemy i przyjmował odpowiedni tor myślenia i również przyjmował sugestie na lepszą integrację tego procesu terapeutycznego. Mam wrażenie, że jest mocno taki, powiedzmy, że czarny PR, no zły PR jest wokół hipnozy, wokół tego hasła. Jeżeli jest to dyscyplina, która, nie wiem, są badania, jest pod tym jakaś podbudowa teoretyczna, to skąd twoim zdaniem to się bierze, że tak, nie wiem, negatywnie jest to kojarzone? Ja nie do końca jestem przekonany, czy ten PR faktycznie jest tak bardzo zły. Co prawda w środowisku naukowym, akademickim nie jest to faktycznie popularna dziedzina, natomiast bardziej zauważam taką trochę obawę z zaciekawieniem, ponieważ samo słowo hipnoza przez różne hollywoodzkie produkcje było przedstawiane jako manipulacja drugim człowiekiem bądź sprowadzanie drugiej osoby do roli na przykład jakiegoś zwierzątka podczas hipnozy scenicznej. Tak oczywiście nie jest. Natomiast ja nie zajmuję się taką stricte hipnozą, jakąś eksperymentalną, uliczną bądź sceniczną. Zajmuję się hipnoterapią i myślę, że tutaj w kontekście hipnoterapii jeszcze w Polsce nie jest to zbyt popularna metoda, chociaż coraz popularniejsza. I myślę, że większość obaw wynika po prostu z niewiedzy, czym ona jest.
A wracając do pytania o badania, to oczywiście sam stan transu hipnotycznego jesteśmy w stanie zmierzyć po prostu na przykład badaniem EEG bądź takimi specjalnymi badaniami oporności skóry. Oba te wskaźniki podczas wprowadzania osoby w trans hipnotyczny drastycznie się obniżają. Natomiast jeżeli chodzi o badanie skuteczności hipnoterapii, no to obszar pracy z bólem w kontekście hipnoterapii jest najbardziej przebadanym. Jest mnóstwo opracowań naukowych na ten temat. W kontekście wykorzystania hipnoterapii w terapii chociażby nerwicy, ostatnio na swoim blogu pisałem taki artykuł na temat leczenia nerwicy lękowej hipnozą i tam podałem również badania, które wskazują, że zarówno hipnoza, jak i autohipnoza, czyli samodzielne wprowadzanie się w trans, mogą być doskonałą terapią wspomagającą takiego typu zaburzenia, problemy. A jak to jest? Czy nie wiem, każdy jest tak samo na hipnozę podatny wedle Twojej wiedzy? Czy to jest, nie wiem, kogoś jest bardzo łatwo zahipnotyzować, ktoś jest totalnie oporny na hipnozę? Na hipnozę podatny jest każdy, który chce być podatny na hipnozę. Ponieważ hipnoza jakby nie była... Holistyczna odpowiedź bardzo. No. Jest, no tak, ponieważ hipnoza jest jakby opiera się o podążaniu za wskazówkami, za sugestiami. Jeżeli jesteś zamknięty na te sugestie, po prostu im się opierasz, no to wtedy nie wejdziesz w trans. Po prostu. Jest to jakby twój wybór. Natomiast wśród tych osób, które są otwarte na tego typu doświadczenia i faktyczne podążanie za wskazówkami hipnotyzera, hipnoterapeuty, no to tutaj już w społeczeństwie podatność się różni. Jerzy Siuta, profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, badający hipnozę, określał w swoich pracach, że podatność hipnotyczna różnych osób się różni i z tego, co kojarzę, 20% osób było słabo podatnych na hipnozę, 60% było przeciętnie i pozostałe 20% było bardzo podatne. O ile mnie pamięć nie myli. Gdyby ktoś był bardzo zainteresowany tematem, to nie wiem, gdzie może poszukać, co byś polecał, gdzie może poszukać więcej informacji, nie wiem, jakąś książkę, którą warto przeczytać, stronę, którą warto odwiedzić, tak jeszcze na koniec dla widzów. Jest wiele książek na rynku na temat hipnozy, niektóre są lepsze, drugie są gorsze. Które ty byś polecał? Które ja bym polecał. Jeżeli chodzi o taką kliniczną hipnozę akademicką, no to profesora, którego wymieniłem, Jerzego Siuta, Psychologia zjawisk hipnotycznych, jest to bardzo taka akademicka pozycja. Prace Miltona Eriksona, jednego z bardzo znanych psychoterapeutów, również warte są zainteresowania. Dave Ellman Hypnotherapy, to jest z kolei podręcznik takiej dyrektywnej hipnozy i hipnoterapii. A jeżeli chodzi o stronę internetową, no to zapraszam Was wszystkich na moją stronę internetową www.hipnozispoland.pl. Tam w zakładce blog macie trochę moich artykułów na ten temat i tam możecie również pobrać darmowy e-book Autohipnoza, gdzie dowiecie się o tym więcej, czym jest hipnoza i jak możecie samemu siebie hipnotyzować we własnym zaciszu. Okej. Okay. Dzięki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzielcie się swoimi przemyśleniami jak zawsze. Pamiętajcie o subskrybowaniu i widzimy się niedługo. Hej.